Cześć i siema, słuchajcie, dzisiaj jestem w terenie, w którym jeszcze nie byłem. Zajechałem jeszcze dalej niż ostatnio. Nie będę też tutaj dzisiaj sam. Przyjedzie tutaj mój kolega Sebastian. Sebastian to jest po prostu dobry poszukiwacz, bardzo skuteczny. Tacha masę fantów. Raz, dwa, nawet czasem trzy razy w tygodniu wysyła mi zdjęcia tych wszystkich swoich znalezisk i niesamowicie mnie tym motywuje. Po prostu jak człowiekowi się nie chce, siedzi w domu, ma czas, by może nawet poszedł, ale po prostu nie ma chęci, to Sebastian mi wysyła takie swoje fotki znalezisk, dostaje ten takiego powera, kopa i lecę w teren. Czekam na niego, powinien niedługo być. Słuchajcie, zamówiłem ostatnio parę akcesoriów, takich plastikowych, drukowanych w drukarce 3D do Equinoxa i pokażę wam je teraz, bo i tak byście je zobaczyli w czasie użytkowania. Słuchajcie, pierwszą rzeczą to jest ten tutaj uchwyt. To jest tak zwany Sure Grip. Służy on do tego, że trzymając wykrywacz nie trzeba ściskać w ogóle uchwytu. Pod samym ciężarem maszyny, detektora można omiatać sprzętem. Dlaczego to jest dla mnie ważne? W wodzie, gdy chodzi się 3, 4, 5 godzin, zwłaszcza w tej zimnej i ma się w tej samej pozycji ciągle zaciśniętą dłoń, to potem jak się wychodzi, to strasznie strzelają i bolą palce. A rano jak się na drugi dzień człowiek budzi, to po prostu ma tak zgrabiałą łapę w tej pozycji i normalnie taką skostniałą, jakby była zamrożona. To są takie objawy właśnie ciągłego trzymania w tej samej pozycji dłoni. Mam nadzieję, że to pomoże na te dolegliwości. Kolejną rzeczą to jest tutaj ta zatyczka, ona jest przyczepiona na magnes. Tutaj tak naprawdę jest port ładowania Equinoxa, wykrywacza. Tutaj się podłącza ładowarkę i on się ładuje. To miejsce moim zdaniem powinno być już fabrycznie w jakiś sposób zabezpieczone, no bo przecież tutaj to są konektory, kurczę, one się z czasem zjadą. No, według mnie to jest troszeczkę źle tutaj przemyślane, bo okej, dobra, mamy 3 lata gwarancji, a co potem? Jeżeli ten port przestanie działać, no to nie naładujemy urządzenia. To dla mnie troszeczkę jest takie, wiecie, jakby chcieli to zrobić tak, żeby właśnie te detektory się psuły, nie? Nie wiem, czy to się sprawdzi, bo tam jest magnes, tam będą się dostawać opiłki. No zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę, czy wszystko z tych moich tutaj akcesoriów się posprawdza. Kolejną rzeczą to są takie spinki do kabli. One są praktycznie możliwe i nawet, że uniwersalne, jeżeli inne detektory mają takie same średnice kabli i sztycy, to one by działały do każdego detektora. I to jest fajne, bo kabel się nie przemieszcza, luzy zostają tam, gdzie mają być. Zobaczymy. Obawiam się, że tylko, że on będzie ten plastik rysował sztyce, jak się tutaj dostanie piach do środka. Kolejną rzeczą, którą dostałem również w tej paczce, to jest taki uchwyt na pinpointer. Montuje się go do sztycy wykrywacza, na te śruby tutaj, na te imbusy, w ten sposób, w dowolnym miejscu, gdzie go tam chcecie. Ja go na razie nie montuję, bo będę go używał w innych warunkach jakby, to pokażę kiedyś wam. Tutaj się wpycha po prostu pinpointer i on się trzyma sztycy. Trzyma się całkiem dobrze, zaraz wam pokażę. W ten sposób. I on jest przymocowany do sztycy. Ja na razie go nie montuję, ale go kiedyś zamontuję i to wam pokażę, jak to wygląda dokładniej. I dobra, to są 4 rzeczy. Uchwyt, ten tutaj grip, tak? Ta blokada, ta osłonka. W zestawie były 3 te klipsy na ten kabel. I 4. rzecz, ten uchwyt. Ja to wszystko zamówiłem z Wielkiej Brytanii. Bardzo krótko szło, jakiś tydzień. Cały koszt tych 4 rzeczy oraz wysyłki to było chyba 200 zł albo 230, no jakoś tak. Jesteśmy na miejscu, tak wygląda kąpielisko. Seba już przygotowany, zaraz atakuje, będzie wyciągał złoto i mnie denerwował. Nie no, żartuję. Cześć, witam was. Dobra, wchodzimy do głębokiego dołka. Wpada mi 10 zł z PRL-u, z Prusem. To znaczy, że możemy tutaj kopać, może coś będzie. Seba też już znalazł jakiegoś tam PRL-ka i piątkę współczesną. Powiedział, że postawi później. Trzymam go za słowo.
A tymczasem tutaj jest kolejny sygnał 15. 10 groszy. Nie, 1 grosz. Same drobniaki. Ciekawe, czy uda mi się dojść do pomostu. Patrzcie na to, Seba. Seba. Patrzcie, świeci się. Widziałeś, jak głęboko? No. Jest pierścioneczek. O, elegancko. Sygnał 6. Patrzcie, jest pierwsze złotko. Słucham? Duży? Maleńki. Taki wzór z PRL-u. No ale złoto jest. Są próby. Jeszcze masa ludzi pływa, oczywiście to opadnie i co, kto to zna? To sygnał 5. Idę do Seby mu pokazać. Seba! Znowu! Kolczyk. Ale płytko był. Do piersi. Ty tam byłeś w tej okolicy. Sygnał 5, czyli to jest taka folia, nie? Taka wyższa folia. No panie, piękne. Mhm. Gratulacje. Próby nie widzę. Ale to tutaj chyba coś brakuje, nie? Zapięcia tak jakiegoś. Czy to jest wywieszka? Tak. Gdzie jest tutaj krabik, czyli jeziorko jest czyste. I on jest chyba żywy nawet. Tak, żywy, to ja go nie będę napastował tutaj. Mam tutaj sygnał 1, bardzo mocny jak na folię aluminiową. Ale zaraz się zmniejszyłeś, jesteśmy blisko i teraz jest lepiej dużo. Tak? No. Ale słyszysz dalej? Wszystko jest dobrze u mnie. Nic nie słyszysz? Nie. Zmieniłem kanał, tam stałem, to zmieniałem. Czyli to dobrze. Dobrze coś się stało, bo jest dobrze. Tak? Lepiej, bo już byłeś tak blisko, że już bym cię słyszał dobrze. To poczekaj, podejdę. I mów kiedy. Nic? Zobacz. Teraz dopiero. O. No widzisz, ja zmieniłem kanał, nie? Czyli już wiadomo. Tak. To już teraz dużo lepiej, komfortowo bardziej się czuję, bo jak się zbliżałeś, to musiałem uciekać. Ja miałem wtedy minus 6 kanał, a teraz mam 0, a mogę dać go wzwyż jeszcze, czyli może się wtedy jeszcze bardziej oddalę od twojej częstotliwości. Wiesz, o co chodzi, nie? Gadzko. Zobaczcie, rozkminiamy tutaj z Sebą, bo był taki sygnał bardzo głęboki. Zawołałem go nawet, żeby sprawdzić, czy on go słyszy. I w sicie normalnie po paru kopnięciach złota obrączka. Ja pierdzielę. No niemożliwe to jest. Ja pierdzielę, upadła mi. Seba zgubiłem. Ale patrz, tutaj aż poleciała. A widzisz, ja bym to kopał. Kopałbyś to? Ale widziałeś, ile ja to kopać musiałem? No bo ale wiesz, często tak jest, jak jest głęboko, to wiesz, właśnie dlatego... No normalnie męska jest duża, nie? No. Ja pierdzielę, ale fart. A już chciałem zrezygnować w pewnym momencie, wiesz? No, bo to było chyba już 8 czy 9 sitko, tak wiesz, tak na oko. Tym razem wpada z głębokiego dołka malutki srebrny pierścionek. Pierwsze dzisiaj moje chyba srebro. Albo i to nie jest srebro, ty. Seba, to nie jest srebro. Nie? To jest chyba jakaś miedziucha. No. To nie jest srebro. Patrz, mamy odwiedziny. Seba. Widziałem. Gendarmeria przyjechała. Z policjantem, słuchaj. Mieszany patrol. Zobaczcie, topi się. Osa albo pszczoła, robimy akcję ratunkową. Chyba pszczoła.
Żeby mnie tylko nie dziabła. To będę miał nauczkę, żeby nie dotykać wściekłych owadów. Dobra, spadła. O. Jest? Jest. To jakaś ciekawostka. Nie wiem, co to jest. Wygląda na jakiś znaczek. O, warka. To jakiś od breloczka chyba. Warka 1478. Słuchajcie, jesteśmy w drugim miejscu. Pojechaliśmy sobie z sobą. Zmieniamy miejscówkę. Krystalicznie czysta woda tutaj jest. Normalnie rybki, kijanki, wszystko. Mega, ale tu już jest głęboko będzie. Ciekawe, czy nie będzie zamulone, bo zobacz. No, może być. Drugi sygnał, a Seba już ma srebro. Co tam masz, powiedz? Krzyżyk srebrny. O, krzyżyk srebrny. A ja ani jednego sygnału nie znalazłem jeszcze. Jeszcze 2 złote. Co? Jeszcze 2 złote. I jeszcze ma 2 złote, mówi, że litr paliwa. Raczej gazu, nie? Druga miejscówka, drugie jezioro okazało się totalnym niewypałem. Wszystko jest tam kompletnie przeszukane. Pokażę wam teraz, co dzisiaj razem znaleźliśmy. Tak wygląda podsumowanie. Tutaj jest Seby. Seba ma 3 sreberka, łańcuszek. Taki duży kolczyk. Ten pierścioneczek dosyć fajny. Ciężki jest nawet. Ciężki. Serduszko z grupą krwi, ARH minus. Jakieś miedziane kolczyki ze 3. To jest kawałek bransoletki. Krzyżyk 6 metal. Coś takiego, pierścioneczek, czaszka. Monet trochę ma. Z 2 dychy będzie współczesnych, PRL-ów od groma. Ze 100 sygnałów masz, nie? Będzie chyba. Będzie, nie? Przechodzimy teraz do mnie. Ja mam z 10 zł. Jakieś tam śmieci. To są wszystko miedziane. No i wiadomo, fanciki dnia. Męska złota obrączka. Ona jest taka troszeczkę ciemna w porównaniu z resztą i nie wiemy, czy ona nie jest czasem niższej próby. Pierścioneczek. Taki typowy wzór z PRL-u. I to chyba będzie zawieszka, bo patrząc po tej stronie, ona jest płaska taka, jakby się nie obracać nie miała. Kolczyk by był dwustronny bardziej, mi się wydaje, nie? To może być zawieszka jednak, zerwana z łańcuszka. Krótko mówiąc, kopałeś mi tyłek dzisiaj, Tomek. Przez tym. Dzięki za wyjazd. Pozdrawiam moją cudowną żonkę, synka Piotra i Marka. Osoby po fachu ode mnie. No i co, do zobaczenia. Oglądajcie, subskrybujcie. Pozdrawiam. Dzięki, Seba. Dzisiaj mega udany dzień. 3 razy złoto. Seba niestety miał trochę mniej szczęścia, ale to jest bardzo dobry i doświadczony poszukiwacz. Jestem pewien, że następnym razem się odbije. Złotko jak zwykle trafi do Biura Rzeczy Znalezionych. Zapraszam was również serdecznie na Underwater Passion. Ja będę już zmykał do domu. Zostało mi jakieś 1,5 godziny jazdy. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!